chciałam powiedzieć, że Radosław Sikorski popełnił błąd, ogłaszając, że już na pewno będzie liderem listy. Czy będzie, czy nie, należało poczekać z tym ogłoszeniem, czy z tą deklaracją jakiś czas, żeby zobaczyć, co tam dysponenci taśm zrobią. Ale to też świadczy o fermencie w Platformie, bo takie ogłoszenia powinny być jednak, powinny być uporządkowane. I to partia powinna ogłaszać, a nie kandydat X czy Y zgłaszać swoją kandydaturę, podnosić palec. To no świadczy też właśnie o tym, o tych wadach Radosława Sikorskiego, przy zaletach, o których mówiłem. Wymieniłem też kilka wad i to właśnie takie samo zgłoszenie świadczy o tym, że on jednak ma problemy osobowościowe jednak w niektórych momentach, które go potem bardzo drogo kosztują i które niweczą jego niezwykle pozytywne zachowania, z kolei profesjonalne, bo on potrafił być bardzo dobrym ministrem spraw zagranicznych, potrafił rozsądnie prowadzić polską politykę zagraniczną, miał ewidentne osiągnięcia, a takimi numerami właśnie typu restauracja, typu samodzielne zgłaszanie się do wyborów, czy różne takie wypowiedzi niekontrolowane powodują, że go obśmiewają i staje się czasami niepoważnym politykiem.